Ty, dziczek, dzieci tylko nie przynieś do domu. Mówią, czarny kot, jak ci drogę przejdzie, to pecha przynosi. Przecież ja tam w takie rzeczy nie wierzę. No nie raz. Tak? Nie. I co, nie miałeś pecha? No. Nie? Nie miałeś, no widzisz, to tak nie działa. Najpierw musimy te drzewo zrzucić ze skrzyni. A później zobaczymy, może pomożesz mi kręcić skrzynię. Do akumulatora, pokażę ci jak się kręci. Dam ci ten klucze i będziesz działał. Bo tak jak patrzyłem ostatnio, to wejdzie ten akumulator. Będzie wszystko w porządku, akurat można powiedzieć na styk. Dzięki za pomoc. Piona. Dzięki. Widziałeś, jak ja aż tutaj weszłam? Gdzie? Tutaj ołamał sam drzewo od góry. No to dlatego ci podawałam. Słuchaj, współpraca jest ważna. Ja jestem troszeczkę wyższy od ciebie. Choć i tak nie za wysoki. Ale zawsze tu ci wyłożyłem, a wtedy ty sobie mogłeś. Co zrobić? Wezmę. Łatwiej wziąć, tak? Dobra, to co, bierzemy się teraz za montowanie skrzyni. A tak w ogóle to witamy was bardzo cieplutko w kolejnym odcinku. I to jest właśnie to, 15 minut szukania, bo tak ostatnio sprzątałem, aczkolwiek niektórzy nie sprzątają, ponieważ z tego założenia wychodzą, że pamiętają dobrze, gdzie co stoi, a ja posprzątałem, poukładałem, niby w miarę było czysto, ale za to zrobiłem to tak, że nie mogłem znaleźć tego, o czym myślałem, czyli śrubeczki z nakrętkami, no a one leżały sobie tutaj w tej skrzyni. Trzymaj, młody człowieku. Wiesz, jak się sprawdza, ile jest baterii, jaki jest stan? Zobacz, pokażę ci. Z tej strony na baterii masz taki przycisk. Weź go wciśnij. Przytrzymaj. Popatrz, musisz tą rękawiczkę pewnie zdjąć. Tutaj wciskasz. O, i widzisz, jest naładowany. Znaczy, jest naładowana bateria do pełna, tak? No. Jak się świeci tutaj na czerwono, to znaczy, że trzeba ładować. Dobra, trzymaj. Tylko założę rękawicę. Dobra. To wkrętarka tutaj, o. Wiertła do metalu. Idziemy, coś będziemy modzić. Zobaczymy, z jakim przełożeniem. Ze mnie ogólnie taki mechanik jak z koziej, wiecie, no nie? Ale chyba myślę, że lepiej będzie, jak przełożymy ten akumulator do tyłu? No, znaczy do tyłu, bo ona może i w jedną stronę i w drugą, tak? Wiem.
No, tutaj. Trzeba na to naciskać. O, przełączysz tu. I już jest ok. Nie wiem, postaw na razie może. Co mówisz? Co robisz? Grochówę? Grochówę! A, grochówkę dzisiaj. No to możesz, Kuba, iść do dziadka później. Dziadek zapraszał, tak? Tylko wiesz, co po grochówie się robi? Bąki się wali ostre. No. Ale to czasami trzeba i wiecie, bączka puścić, nie? Dobra, po co ja przyszedłem? Wiem, że po coś przyszedłem, ale po co? A, rękawice, gdzie one są? Dobra, już wiemy. Położymy sobie coś pod nogi. Dobra, tutaj widzę, że chyba z tej strony było złapane. Na pewno. Tak, o tak, o, widzisz, Kuba. Zaraz będziesz kręcił. Najpierw złapiemy tutaj w tym miejscu. O kurde, chyba trzeba. Nie, może nie będzie trzeba rozwiercać. Wiem, że tak nie powinienem robić, bo to na pewno nie służy dla wiertła, ale troszeczkę. Ale troszeczkę. Gdzie ta śrubka nasza jest? Jak to mówią? Coś wam zaraz pokażę. Nie myli się tylko ten, co nic nie robi. Ona nie powinna być tak, tylko powinna być tak. Tamten przewód od pompy hamulcowej mi przeszkadza. No ja muszę ją dopchać tutaj. I wtedy jest ok. Tu jest śruba z tyłu. I tam też jest śruba, od razu widać. Wtedy będzie ok. Wtedy będzie można złapać tutaj. Jakąś spróbować. O, widzicie? Kurczę, wszystko jest. Zrobimy tak, jak myślę. Być powinno. Tylko tak. Tu muszę szybko przełożyć, albo tu coś nałożyć, zacisnąć czymś na chwilę. Przecież może tyle nie wyleci tego płynu. Aha. Płyn hamulcowy. Zaraz, chwila, zlejemy go w coś po prostu, a potem też go dolejemy. Bo tam widzę, że jest mało. Kurde. Chyba będzie trzeba przepłukać ten pojemnik. Ale widzę, że tam za bogato nie było z płynem hamulcowym. Dobra, zrobimy teraz tak. Puścimy go tutaj górą. I myślę, że o tu. I wtedy będzie. Kurczę, to sami widzicie, dobrze by było, gdybym jeszcze go przypłukał czymś. Ale tu jest namotane. To też wszystko do roboty. No ale powoli. Nic na siłę. Będzie, starczy.
chyba wystarczy. Pieją kury, pieją. Nie mają koguta. A tutaj mają koguta? Mają! Nawet kaczor jest. Dobra. Już nie wiem, czy kurde nie dać za tym jeszcze, za blokadą. Zaraz zobaczymy. Na spokojnie. Jak to mówią? Tylko spokój może nas uratować. O, widzicie? Ha, już jest w ogóle inaczej. A przewód tutaj bezpieczny. Dobra, to tak zrobimy jak jest. Nie będziemy nic tutaj zmieniać. Dobra, wystarczy. Troszeczkę otwory rozwiercimy, żeby można było lepiej manewrować. Najgorsze co może być chyba dla wiertła, rozwiercanie takie. No i co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Chodź, będziesz kręcił, zobacz. Tutaj masz nałożone i robisz taki ruch do dołu. Wracasz i tak. Dobra? To masz. No i tak stanowczo. Nie bój się. No już końcówka i co? Czujesz taki opór delikatny? Dawaj. Jeszcze, jeszcze, śmiało. Końcówkę pamiętaj, to zobacz. Zawsze robisz tak, żeby ci lżej było. O, mały ruch. Cyk. O, wystarczy. I druga śruba tak samo. Tutaj. Idziemy do dziadka, zobaczymy czy ma płyn hamulcowy, bo tata dzwonił. A z tej strony to w ogóle one są z innym gwintem, z drobniejszym. Może znajdziemy coś u dziadka Mirka, nie? Ale jaka mafia. Mamy. Do układów hamulcowych, tarczowych i bębnowych oraz układów sprzęgłowych pojazdów mechanicznych. Czyli mamy płyn hamulcowy, także nie będzie trzeba kupować w sklepie. I co ty nawalczysz, człowieku, jak tu zaraz ciemno? O. Dać trochę więcej tu. Hop. Jest ok. Młody uciekł do domu. To znaczy do domu, do babci do domu. Nie tutaj, tylko tam. Bo mówił, że zgłodniał. A tata działa. Gdzie ty jesteś tutaj? Jesteś tu. Damy to dłuższo. Zobaczymy, ile dzisiaj uda się zrobić. Czy jeszcze tą podłogę zamontujemy? Nie wiem.
Jak nie, to jutro po prostu. Tam już się obkręca trochę, ale jeszcze jakoś udaje mi się przytrzymać. Dobra. Wystarczy. Fajnie się trzyma. Najlepiej to by było coś tutaj jeszcze wykombinować. Kurczę, aż mi buzia przymarza. Ciężko się mówi. Nie wiem, ile tam jest. 4 na minusie. No ale dzisiaj troszeczkę działamy na podwórku. Także wiecie. Dobrze, jest ok. Śruby najwyżej potem zetniemy flexem, ale to już pewnie nie dzisiaj. Dobrze, gdzie jest ta podłoga? To sobie przymierzymy. Dawaj. Właś tu. Mędy jedna. O, widzicie? Powoli. On tam siedzi, jakby stąd był. Dobra. Dobrze, chowamy sprzęty. Odpalamy maszynę. Na razie podłoga jest tylko założona i tyle. Jutro będziemy się bawić w przykręcanie.